Witam po przerwie. Przystępujemy do pracy nad porządkiem obrad. Przepraszam panie Józefie, że pominąłem niechcący. Dlatego nie będzie wcześniej. Przypominaliśmy przedstawienie informacji do ceny zasobów pomocy społecznej w gminie Redziu. Pan kierowca, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, sprawozdanie z działalności GOPS-u jak co roku składamy w marcu. W związku z ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, a pisałem wprowadzenie artykułu 16a, jestem zobowiązany do złożenia jakby przedstawienia zasobów pomocy społecznej. Może przytoczę najpierw ten artykuł i w jakim to jest cel. Artykuł 16a ustawy o pomocy społecznej stanowi, że gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują zasoby, ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Zasoby, o których mowa, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania z pomocy społecznej ze względu na podmiot je finansujący i realizujący. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do 30 kwietnia odpowiednio Radzie Gminy, Radzie Powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ustęp 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Ja tutaj nie przedstawiłem tego do końca kwietnia, bo to jest wynika, że powinien to do końca kwietnia danego roku przedstawić, ponieważ odbyła się w kwietniu sesja nadzwyczajna Rady Gminy Redziu. Ja jeszcze wtedy nie miałem tego opracowanego. Sesja odbyła się 12 kwietnia, bo w chwili sesji nie było potem już sesji zwyczajnej. W związku z powyższym przedstawiam to na dzisiejszej sesji. Ja tutaj wstępnie rozmawiałem z panem przewodniczącym. Nie wiem, czy mam to wszystko omawiać. Tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Są to same tabelki, z których wynika tak, ile mamy mieszkańców, ile COVID mamy, i to jest wykazane od roku 2009-2010, rok oceny i prognoza na rok przyszły. Właśnie ta prognoza ma być dla Rady Gminy w celu oszacowania wydatków na pomoc społeczną. Są tu wyszczególnione wydatki na pomoc społeczną, wydatki na zasiłki, z jakiego powodu są zasiłki przyznawane. U pracownika socjalnego wszystko jest, nawet jakie wykształcenie, teraz kategorie osób, w jakim wieku. Nie wiem, panie przewodniczący, czy mam to wszystko właśnie omawiać, czy każdy z rady się zapozna z tym. Tak, ja to sprawozdanie, które przedstawił pan kierownik wcześniej na poprzednich posiedzeniach rady, było bardziej w wersji opisowej. Ta wersja jest bardziej tabeleryczna. Same te informacje są bardzo podobne, więc wielu miejscach pokrywają. Jest 24 strony tego. Myślę, że jeżeli ktoś z rady będzie chciał, proszę. Wydatki też były przedstawione na jak było na dobre. Wcześniej też. Myślę, że ktoś będzie miał jakieś pytanie konkretne, to jest dobrze. Jeżeli może tak publicznie, proszę bardzo. Czy następny rok będzie, powiedzmy, urząd gminy musiał, gmina będzie musiała dołożyć własnych pieniędzy więcej, czy mniej, czy w normie? Panie Rady, Panie Wieszku, mi się wydaje, że zależy od wielu czynników, ja to mówię właśnie, bo to już pan się zapytał, bo zależy tak, jeżeli mamy coś takiego jak dofinansowanie posiłków dzieci w szkołach średnich, gimnazjalnych, podstawowych. W tej chwili mamy dofinansowanie na wysokości 20%, ale to jest zmniejszone dofinansowanie, bo gmina jest zobowiązana do wkładu własnego 40%, ale ze względu na, nie wiem, wniosek, który wpływa od wójta gminy, uzasadniający, nie wiem, że gmina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, bo woda może się przychylić. I to jest bardzo proste. W tej chwili mamy 55 tysięcy dołożyć do posiłku w ciągu roku, a jeżeli by było 40, to prosta rzecz, by było 110 tysięcy byśmy musieli dołożyć. Teraz tak, zasiłki, czy też będą w całości finansowane, na przykład okresowe, z budżetu państwa, jak na chwilę obecny jest, czy też będą może w części finansowane z budżetu gminy. To jest od wielu czynników, bo na przykład jeżeli chodzi o utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, to by zarobki, nie, wynagrodzenie pracowników nie rośnie, no powiedzmy. W ostatnich 3 latach nie było podwyżek na przykład. U nas, no to chyba, że wynagrodzenie, znaczy wynagrodzenie, utrzymanie ośrodka, energia, woda, no to może jakieś tam, a to nie są jakieś tam, nie będą to wzrosty kolosalne na chwilę obecną. Czyli to tak. Czyli wszystko zależy od góry. Znaczy zależy, no przede wszystkim mówię, no są zadania własne i zlecone. Na przykład na chwilę obecną najwięcej środków wydajemy na
wypłaty zasiłków rodzinnych, to jest około 1 800 000. I to jest 100% finansowane z budżetu państwa. No na chwilę obecnie nie słyszałem, żeby ustawodawca przewidywał, że będzie dokładała ileś tam gmina, ale chociaż do oświaty 20% prowadził, że gmina dokłada, a nie musiała wcześniej. I to też, jeżeli zobaczy pan, będzie 20% od 1 800 000, to już jest 10% już 180 000. 20, żeby prowadził taki przypadku oświaty, to było 360 000, to już są kolosalne pieniądze. Nie widzę, wiem, że informacja została przyjęta, jest jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania konkretne, to sprawozdanie jest do wglądu i pan kierownik... Każdemu udostępniłem, każdemu udostępniłem. Tak. Znaczy to jest to później 5,40, nie? Zależy od przetargu, do firmy, która startuje. Proszę, prawdopodobnie 270 000 zł na jakąś gość. Ale to nie o tym nie mówicie państwo. Nie, to jest niemożliwe, 10 zł, ponieważ tam też był przetarg, to jest firma państwa Danieleskich i to nie jest 10 zł dziennych. Ja też 5,38 w ogóle. Tak, słyszałem. Znaczy to jest za obiad. Za obiad. To jest nie, 10 zł to nie słyszałem, żeby jakiejś nie było. 10 zł to jest od 8 do 10 zł to jest za całodzienne wyżywienie w internatach. W internatach dla uczniów średnich z terenu danej gminy. Jeżeli uczniowie są jednak, na przykład u nas jest w tej chwili około 50 uczniów w szkołach średnich, którzy są uprawnieni do posiłku, to jest około 10 zł, ale do szkoły średniej jest całodzienne. Dobrze. Dyskusję będziemy mieli w punkcie kolejnym. Jeżeli będą pytania, to w kolejnym punkcie. Jeżeli chodzi o przedstawienie informacji, to zostały już Biebrzański Park Narodowy, ale nie widzę nikogo z przedstawicieli, także myślę, że ten punkt mogę zaliczyć jako wyczerpany. Kolejny punkt, podjęcie uchwał w sprawie. Upoważnienia wójta gminy do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sprawie proponowanej uchwały i wniosku więcej informacji przekażę pani. Powyższa uchwała dotyczy upoważnienia wójta do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek dotyczy 5 obiektów. Są to Szkoła Podstawowa w Słuczu, w Klimaszewnicy, w Radziłowie, Świetlica w Glinkach i Centrum Kultury w Radziłowie. Dotyczy to termomodernizacji oraz wykonania pomów ciepła w Centrum Kultury w Radziłowie i w Szkole Podstawowej w Klimaszewnicy, jak również solarów. Z czego wkładem własnym do tego zadania będą już poniesione koszty i pozyskane dofinansowania, czyli cała pozyskana kwota dotacji. Po prostu żadnego wkładu własnego na chwilę obecną nie musimy wnosić, bo to, co już zrobiliśmy, stanowi wkład własny, a to, co pozyskamy, to będziemy mogli dodatkowo uzupełnić to, co w tej chwili pozyskaliśmy z PROW-u na termomodernizację, czyli ten wkład własny, który teraz do PROW-u musimy, to będzie z Narodowego. Automatem te pompy ciepła i ten to będzie z tej dotacji, a więc tutaj żadnych dodatkowych kosztów ten projekt. Koszt projektu 3 miliony. A ile wkładu własnego? No, nie będzie. Nie będzie wkładu własnego. Bo już to został poniesiony uzyskanym. To dobrze 960 000 dotacji, a pozostałe koszty już został poniesiony i to też stanowią te wszystkie wcześniejsze dofinansowania. To wszystko, co pozyskaliśmy, to stanowi wkład własny. To rozumiem, że jeżeli dochodzi do skutku ten wniosek, to urzędu gminy to nie ma, nie kosztuje nic. Żadnych naszych środków, bo wkład własny został poniesiony po prostu wcześniej, no to wiadomo, termodernizacja szkoły podstawowej jest zrobiona, termodernizacja Świetlicy Glinkach jest zrobiona, Klimaszewnicy też jest zrobiona, też jest zrobiona i to stanowi wkład własny. Ten projekt. A jak jest gwarancja, że te koszty własne będą kosztami kwalifikowanymi? Czyli nie ma na przykład regulamin. Ja otrzymałem tylko informację, nie wiem, czy to o tym samym konkursie mówimy, czy to jest. Jak jest dokładna nazwa tego konkursu? To jest system zielonych inwestycji GIS, zarządzanie energią w budynkach użyteczności. Konkurs czwarty. Tam tylko nie wchodzi program operacyjny, infrastruktura i środowisko, działanie 9.3. Tylko tego działania nie można łączyć w tym projekcie.
Czyli w przypadku, gdybyśmy jakąś inwestycję mieli zrobioną z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, konkretnie działanie 9.3, tamto nie mogłoby stanowić wkładu własnego, w ogóle nie mogło, nie można byłoby łączyć. A tutaj wszystko, PROW, mechanizm norweski, program, no te wszystkie unijne, oprócz tego programu operacyjnego Infrastruktura, Środowisko, działanie 9.3. No wszystkie tutaj, które oprócz tego jednego. Jest jedyne, w regulaminie jest jedyne zaznaczenie, podkreślenie tego programu. Wszystkie inne kwalifikują się i stanowią wkład własny. Czy będzie wyżej 70% mamy wkład własnego, 70%, bo kwota kosztów. Tak, i tak tutaj jest, nawet tutaj będziemy brać tylko 28,74 tego dofinansowania, bo więcej nie potrzebujemy. Bo no, mamy więcej tego wkładu własnego. Czyli mamy 71,16. No, także w całości tych 30% nie potrzebujemy dotacji do tego zadania. Znaczy to ten wniosek jest wnioskiem drugowartościowym, który nie przeszedł wcześniej. Nie. Tamto no wyjmowało 8 budynków. Nie, no chodzi o dofinansowanie. Zbieramy pieniądze na dokończenie inwestycji w Centrum Kultury, bo tutaj te pieniądze... Niekoniecznie, no bo tutaj dodatkowo jeszcze te pompy ciepła i solary. Pompy ciepła w Radziłowie właśnie przy centrum i solary na centrum i pompa ciepła w Maszownicy i solary. Może Pani powtórzyć sumę tych pieniążków, ile byśmy potrzebowali? Około 960 tysięcy. Za, przeciw, rozumiem, bo na budżecie mamy zabezpieczone pieniądze na tą część inwestycji, na którą składamy teraz wniosek. Tam jest 570 tysięcy, w budżecie mamy zabezpieczone. To zadanie, tak, jest wprowadzone jako odnawialne źródło energii. Tak. Nie wiem, czy Pani się orientuje, czy nie, czy może Pani wypowiedzieć. Co z tymi, na co będą przeznaczone w przyszłości te pieniądze? Gdzie jest ulokowane? Czy myśleliście nad ulokowaniem tych pieniędzy, które zostaną w budżecie, jeżeli przejdziemy wniosek? Bo tam jest 570 tysięcy zabezpieczone w budżecie na wykonanie tego działania, które ma pokryć właśnie ten wniosek. Ale to znaczy, na czym myśleć, jak te pieniądze są wirtualne? Wirtualne, są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, przedstawiam projekt uchwały i zostałem do głosowania. Uchwała Rady Gminy Radziłów w sprawie upoważnienia wójta gminy do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Upoważnia się wójta gminy do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS. Część pierwsza, zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, konkurs czwarty, 2012 rok, dotacja GIS na zadania pod tytułem termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów w formie. Punkt pierwszy, dotacji. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęcie proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy punkt podejmowania uchwał. Mieliśmy w dzisiejszej sesji tylko jedną uchwałę do podjęcia. Punktem kolejnym będzie punkt wprowadzony poprzez zmianę programu. Dyskusja nad oświatą w gminie Radziłów. Państwo, delegacja Rady Rodziców Gimnazjum prosiliście o wprowadzenie tego punktu. Proszę. Proszę Państwa, ja jestem przedstawicielem Rady Rodziców Gimnazjum w Radziłowie. Konkretnie dwóch roczników, pierwszych i drugich obecnych klas. Wczoraj odbyło się zebranie, Pani Dyrektor nas poinformowała.
że w przyszłym roku szkolnym od września pan wójt umieścił zresztą arkusz na stronie internetowej. Myślę, że państwo wiecie coś na ten temat, no bo skoro nie ma pana wójta, jeżeli nie, no to ja bym chciała tak przynajmniej pokrótce uświadomić, bo myślę, że ja wiem, że to nie dotyczy państwa radnych tutaj, bo to nie państwo to uchwalacie, nie ustalacie, nie przydzielacie tych godzin, nie ustalacie tych klas. No ale myślę, że przynajmniej władza, która reprezentuje pana wójta, coś na ten temat wie. Więc proszę państwa, wczoraj rodzice we wszystkich klasach pierwszych, są to obecnie trzy pierwsze klasy, liczące ponad 20 osób każda klasa. I drugie dwie klasy, które zostały w ubiegłym roku połączone w dwa oddziały z trzech. Są to klasy 28 osób, no i 29. Ale to pierwsze klasy? Nie, ja mówię o pierwszych i drugich klasach. Te pierwsze klasy od września tego roku będą połączone w dwie klasy 35-osobowe i to nie jest liczba ostateczna. Dlatego, że wiadomo, jeszcze rok szkolny się nie skończył, prawda? Nie wiadomo, ile dzieci zda, ile nie, ile dojdzie. To nie jest... I teraz tak, proszę państwa. Dyrektor szkoły nie ma nic do powiedzenia. Co do ustalenia godzin, jakie mają być, czy może być podział na grupy, czy nie. Najważniejszą rzeczą, pan dyrektor poinformował rodziców, bo nie jest w stanie nic zrobić. My od kilku dni pragniemy spotkać się z panem wójtem, no niestety nie możemy, bo nie ma takiej możliwości. No ale poczekamy cierpliwie, bo to spotkanie będzie. Ale ja bym chciała uświadomić do państwa radnych, bo myślę, że coś tu jest chyba... proszę państwa, szkoła, która jest na pierwszym miejscu w powiecie, po egzaminach ubiegłorocznych, bo może wszyscy nie wiedzą, ta szkoła w ubiegłym roku miała trzech laureatów historii, którzy zostali przygotowani przez nauczyciela, który nawet nie prowadził lekcji w danej klasie, poświęcił swój wolny czas, swoje podręczniki, ukierunkował to dzieci i one osiągnęły wynik, no wiadomo, maksymalny. Mogły sobie wybrać szkołę w województwie, gdzie chciały, tam mogły sobie pójść, prawda? I ta szkoła teraz od września ma być w tych klasach po 35 dzieci. No cel to chyba jest chyba jeden, oczywisty. Obniżyć poziom. Nie podoba się, że poziom jaki w tej chwili jest w gimnazjum jest za wysoki. Bo podstawówki wszystkie, nawet w tym roku, proszę państwa, są na ostatnim miejscu, powiedzmy. Więc... Jaki jest stan uczni? Chwileczkę, proszę mi dać spokojnie skończyć. Proszę państwa, ten rocznik, o którym ja mówię, o tych dwóch rocznikach, jest to rocznik 97 i 8. Te klasy właśnie zostały już w szkole podstawowej połączone przez pana wójta, o czym myślę, że radni nie wiedzą, bo wiecie państwo, myśmy się zwrócili kiedyś do radnej, a radna do nas mówi, że to przecież nie wójt łączy, to dyrektor połączy. Nieprawda. Wytyczne przychodzą tu stąd. I to niestety dyrektor musi się wystosować, bo jeżeli nie, to wiadomo sprawa, co poczeka. To te roczniki zostały połączone w szkole podstawowej, w 30 prawie osobowe klasy, nawet 31, ale tam później się zdarzyło, że ktoś zrezygnował, no wyprowadził się z Radziłowa. Wyniki po egzaminach w szkole podstawowej spadły do, można powiedzieć, zera, bo te roczniki miały najgorsze wyniki, najpierw w roku 97, a później 98. Ostatnie miejsce. Teraz tak, proszę państwa, ponieważ w ubiegłym roku myśmy też byli tu u pana wójta i pan wójt rozmawiał z nami, z matkami, obiecał nam, że obecne drugie klasy, obecne, które w przyszłym roku zdają egzaminy w tej szkole, pozwolił nam na podział tych dwóch klas na trzy grupy po to, żeby wiadomo, język polski, matematykę, no bo wiadomo, dzieci muszą zdać egzamin. Tylko że, proszę państwa, od tego roku egzaminy w gimnazjum wyglądają troszeczkę inaczej. Myślę, że tutaj ze dwie, trzy osoby znajdą się, które mają dzieci w gimnazjum i wiedzą, jak to wygląda, że to nie jest egzamin tylko z polskiego i z matematyki, tylko historia, WOS, prawie wszystkie przedmioty po kolei, proszę państwa, plus oczywiście język polski. Ale pan wójt wycofał się od września.
Dzieci, które niestety miały trzy grupy języka polskiego i matematyki, obecne drugie, przyszłoroczne, trzecie klasy, już tego nie będą miały. Będą w klasach też 28-9-osobowe. I tak nauczyciel ma ich nauczyć i przygotować do egzaminu, żeby te dzieci zdały. I proszę Państwa, ja nawet nie chcemy my słyszeć, rodzice, że ktoś nam powie, że sobie dzieci poradzą. Bo sytuacja chyba wszyscy, jeżeli ktoś nie wie, więc ja proszę powiem. Szkoły średnie, a zwłaszcza zawodowe, w tym roku już nie ma naboru do tych szkół. Nie ma. Do tych najsłabszych. Nie ma żadnego naboru, proszę Państwa. Są likwidowane. To są słabe szkoły, a tak naprawdę zostają tylko te najlepsze. Najlepsze, które liczą się w jakimś rankingu. Bo nie ma, wiadomo, to są oszczędności między innymi, ale też jest coraz mniej tych dzieci. Tylko ja nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat te roczniki od samego początku mają się uczyć w 35-osobowych klasach. To się nazywa oszczędność, to jest chluba tego Radziłowa, że dzieci jeżdżą po całej Polsce, wygrywają konkursy, olimpiady. W ubiegłym tygodniu dzieci otrzymały właśnie z pierwszych klas, wygrały konkurs, multimedialną tablicę, która kosztowała tam około 8 tysięcy i tak dalej. Dzieci ciągle są zachęcane, żeby brały dodatkowo udział w różnych konkursach. Robią coś dla tej szkoły, zostawiają to wszystko w tej szkole. A w podziękowaniu za nagrodę połączenie w 35 osób. Ale to jeszcze, proszę Państwa, nie jest wszystko. Otóż w tym arkuszu, jeżeli ktoś jeszcze się nie zapoznał, no bo może nie musiał, nie ma dzieci tam. Nie tylko jest, proszę Państwa, że połączenie. Wychowawca, który uczył przez 2 lata te dzieci, poznał te dzieci, od września nie będzie wychowawcy tej klasy. Na ostatni rok. Tak, w ostatniej klasie, proszę bardzo, wykreślone godziny nie ma. Niepotrzebny jest ten wychowawca. 2 lata poznał dzieci, wie, z kim ma do czynienia, z kim pracuje i tak dalej. Niepotrzebny. To samo, co dotyczy nauczyciela historii. To jeżeli nauczyciel, proszę Państwa, uczy historii i ma osiągnięcia 3 laureatów, proszę mi powiedzieć, kto w poprzednich latach miał. Nikt, myślę, że nie zdarzyło się, bo te gimnazjum osiągnęło w ubiegłym roku tak wysoki wynik. On rósł, spokojnie. Rósł sobie, no i proszę Państwa, nauczyciel nie będzie uczył historii. On jest niepotrzebny. Dostał nagrody od września. Po co jest tam taki nauczyciel? No, niepotrzebny, prawda? No bo jeszcze laureaci są potrzebni w Radziłowie. Oczywiście, no, zbyteczne jest to, prawda? No ale jeżeli my rodzice nie mamy wpływu, dyrektor, który myślę, że najwięcej wie i powinien, to on powinien ustalać ten plan zajęć na przyszły rok. Bo ja nie bardzo rozumiem, jak to urząd gminy ustala, kto ma uczyć, kto ma nie uczyć dzieci, ile dzieci ma być w klasie. Ja proszę mi powiedzieć, gdzie tu w powiecie są klasy 35-osobowe albo większe. I tłumaczenie jakiegoś nauczyciela, że były kiedyś klasy i myśmy się uczyli, proszę Państwa, kiedy to było? 20 lat temu? Czy więcej? A czy ktoś z Państwa zajrzał do książek, na przykład gimnazjum, zapoznał się z tym programem, czego są uczone te dzieci, z czego zdają egzaminy, jak wygląda to nauczanie teraz, że to nie jest wcale, proszę Państwa, szkoła podstawowa, jaką myśmy kiedyś pokończyli, prawda? Tylko to jest średnia szkoła. Dobra szkoła gimnazjalna, ja mówię o gimnazjalnych, kiedy będziemy mierzyć do licealnych, ma ograniczoną liczbę uczniów. Maksymalnie 20. To jest ranking, rodzice przeglądają, patrzą. A my w Radziłowie, nasze dzieci, te 2 roczniki, od 4 klasy szkoły podstawowej konsekwentnie są łączone. No i niestety, proszę Państwa, tu nie ma samych fenomenów, prawda? A tu na tej sali właśnie, na tej sali 2 lata temu padły słowa, że tu nie ma pracy i nie będzie tej pracy. No to, proszę Państwa, nasze dzieci nie mają szansy na zatrudnienie tutaj. To myśmy bardzo byśmy chcieli, żeby one się mogły uczyć i jakiś poziom osiągnąć. Bo ten poziom zmienia się z roku na rok. Ministerstwo ustala program. I one się muszą dostosować, dzieci, nauczyciele i tak dalej. Bo to jest od nas wymagalne. My mamy obowiązek te dzieci uczyć.
Też proszę pana, nic innym, ja wcale proszę pana nie mówię. Bo to stary gminy zwalić do jednej miejscowości, gdzie się powiesić miejscowość. Proszę pana, tu nie są zwalane, bo w gimnazjum, do gimnazjum, proszę pana, dobrze, ktoś zdarza, że jeżeli ktoś, szkoła ta czy tamta, jest nas kilka tutaj tych szkół na terenie gminy, ma taki czy inny poziom, te dzieci będą po egzaminach przyjęte do tego gimnazjum. Do tego tutaj właśnie. Bezproblemowo, słuchajcie, czy on będzie miał 20 punktów czy 30, ale już niestety nie do szkoły średniej. Tam są przyjmowane dzieci od pewnej ilości punktów. I wszyscy niestety nie zostaną tutaj na tych gospodarkach, one muszą stąd iść, bo tu pracy nie będzie, proszę państwa. I nam to zostało uświadomione 2 lata temu i na okrągło jest nam uświadomione. Tylko ja nie wiem, jeżeli dzisiaj raz zezwala się nam, rodzicom, obiecuje, że grupa zostaną 3 grupy, tak jak jeżeli chodzi o te drugie klasy, a od września, proszę bardzo, wykreślone, nie ma. Wychowawca zmieniony w ostatniej klasie gimnazjum, w ostatniej klasie. To ja pytam, kto to jest takim fenomenem tutaj, że myśli, że co, to nie ma ta szkoła żadnego osiągnięć. Ja nie zwracam się. Nie, cały czas pani się na mnie patrzy. Ja, dobrze. Akurat jesteśmy w Zabii. Zwrócę się do pana przewodniczącego. Przepraszam, że ja na samym początku powiedziałam, że ja tylko bym chciała radnych uświadomić, bo to nie państwo ustalili ten arbitr. Ja o tym doskonale nie wiem. Słuchać. Aha, panią nie interesuje, prawda? Bo to między innymi pani powiedziała, że to nie wójt łączy klasy w 4. klasie szkoły podstawowej, tylko dyrektor. Co jest nieprawdą, proszę panią, bo niestety wójt, proszę sobie wejść na stronę internetową. Jak moje dzieci chodziły, to łączy tylko dyrektor miał do decyzji. Ale właśnie, proszę panią, trzeba być na bieżąco. Na bieżąco proszę być. Jeżeli rządzicie tą gminą i od nas wymagacie, żebyśmy my płacili tu podatki, to proszę być na bieżąco ze wszystkim. A teraz pani mówi, że pani dzieci chodziły? Ale też inaczej teraz chodzą, proszę pani. Się zmienia to 10-krotnie. I dziękuję bardzo. Ja widzę, że pani dziecko ma zatrudnienie. Tylko ciekawa jestem, czy nasze będzie miało, nie, prawda? Nie, niestety jest moje dziecko ciężko zatrudnienie. Musiała do Wrocławia za pracę jej tak przydać. Ja myślę, że ja nie przyszłam po to, żeby dyskutować z panią Rutkowską, bo nie mamy oczu po prostu rozmawiać. Ja nie mamy. Nie ma. Ja bym chciała coś powiedzieć, wejść słowo. Proszę. Ja się pani jeżeli zapytałam, o czym będzie mowa, odpowiedziała mi tak. Ja ogłoszę, ale wy radni nie musicie, i tak nie będziecie mieli nic do decyzji, więc, no to więc po co my mamy tego słuchać, jak my nic nie decydujemy? No po co nam to? No bo nie rozumiesz. No to po co pani? Pani została wybrana radną i panią interesują dzieci, które uczą się w gimnazjum. Ale jeśli do mnie się mówi, że po co, że nie mam decyzji, to po co? Mamy decyzję o sprawie. Ja powiedziałam, że ja chciałabym bardzo poinformować radnych o takiej sytuacji. Bo ja, pani wiedziała o tym? Nie wiedziała, więc ja grzecznie powiedziałam, że my przyszliśmy po to, żeby was poinformować, prawda? Bo nie ma pana wójta. Pani tego nie przegłosuje, bo to nie ma tutaj mowy. Ale pani się oczywiście tu nie podoba, tak jak za każdym razem, jak była mowa o szkole, jak tylko ja byłam. Pani radni, interweniuj. Ja nie dopomimam. Nie, jak teraz pani proszę bardzo. Proszę państwa, jeszcze jedna rzecz. Cicho już, słuchajcie, skończyć. Do tematu. Mogę wrócić. Ale ci proszę. Proszę państwa, w wielu biuletynach, w wypowiedziach również pana wójta, słyszeli, że pan wójt życzyłby sobie klasy 16-22 osób. Jak najbardziej. Proszę bardzo, my też. Tylko proszę pana, obecnie w Arkuszu tworzona jest klasa w szkole podstawowej 12-osobowa, a w gimnazjum 35 dzieci.
Ja nie wiem, jaki to jest cel, proszę mi wytłumaczyć. Chcecie koniecznie obniżyć poziom tej szkoły? Bo no nie ma, myślę, żadnego logicznego wytłumaczenia tego wszystkiego. No nie wiem, gdzie my rodzice, co my możemy jeszcze jako rodzice zrobić, bo z nami nikt nie chce rozmawiać, ani z dyrekcją. Jedyna osoba, która rozmawia, to jest właśnie pani dyrektor. A resztę nikogo to nie interesuje, prawda? Zgonić jak bydło do jednego pomieszczenia, 35 osób, niech robią co chcą, po co ma być pierwsze miejsce w powiecie? Możemy być na ustawie, zgadza się? Nie, będzie się po 70, jak to za różnica? Przepraszam, ale muszę przejrzeć, czy wszystko powiedziałam tak mniej więcej, przynajmniej tak, co byśmy chcieli powiedzieć Państwu, żeby... Ja wiem, że to nie dotyczy Was, bo po prostu Wy o tym nie decydujecie, tylko... Ale być może jakaś rozmowa, bo my czekamy cały czas, że może ktoś... Tyle razy proponowaliśmy Panu Wójtowi, że może ktoś by porozmawiał z nami rodzicami, z dyrekcją i tak dalej, słuchajcie. Bo wiadomo, jak jest. Ja mogę wejść słowo, bo pani mówi, że my nie decydujemy. No właśnie, to samo do mnie było powiedziane. O, a proszę Państwa, nie wiemy. Wy zadecydowaliśmy o tym. Tak. Ja myślę. O, już zajęć. Zadecydowaliśmy o tym, że doszło do takiej sytuacji, że wójt gminy szuka kosztów. Szuka pieniędzy. Tak. Czyli jak wstrzymaliśmy zamknięcie szkół mścich. Jeszcze w Kramarzewie, to teraz mamy skutki. Tak ja myślę. Panie Wiszku, zobacz. Teraz ja panu powiem. Proszę przyjść do pani rady. Proszę do dzieci. Nie, nauczycieli skutki. Panie Wiszku, nauczycieli, to więc pan uważa, że nauczyciel, który ma osiągnięcia, to powinien już nie uczyć tych dzieci, tak? Bo on jest niedobry, prawda? Znaczy, trzeba mu dać kopę. Nie, jeżeli on ma osiągnięcia, to trzeba dać mu dyplom uznania za to, że on angażuje się, bo to jest nauczycielem. Tak. I wypowiedzenie przy okazji. I wypowiedzenie przy okazji, tak. Taka sytuacja. To jest ewidentne wypowiedzenie, więc nauczyciel doprowadza. Twoje wypowiedzenie. To jest nauczyciel, o kogo chodzi, można powiedzieć? Panie Wieszku, pan zapyta wójta. Pana wójta proszę zapytać. Nie, no nie wiemy, zaraz nie jest nauczyciel, tych sytuacji jest wiele, to jest tylko ja. Nie chodzi o tego jednego nauczyciela. Wychowawcy też się zabiera godziny po to, żeby nie był ich wychowawca, prawda? Bo po co? Dwa lata to są dzieci, trzeci rok. Niech se idzie. Trzeciej klasy po co zabierać? To jest w ogóle nie ma logiki w tym. Będzie, ale ktoś inny, bo komuś coś tam brakuje, prawda? To jest, ja się pytam, to jest dobro dzieci, tak? Bo nam to naprawdę zależy na dobrze. Ale rozmawiamy, ale pracujemy, bo teraz jest chaos. Ale pojedyncze, proszę. Mam zadać pytanie. Gdzie mogę zadać pytanie? Ale ja bym chciała odpowiedzieć dalej dla pana. Pan Wiesiek mówi, żebyście zadecydowali. Tak, my zadecydowaliśmy. Ale panie Wiesiku, przypomina pan sobie, co myśmy powiedzieli tutaj dwa lata temu? Że my nie chcemy żadnych boisk, żadnych świetlic, proszę pana, żadnych placów zabaw. To nie mamy woli na dzieci. Bo te dzieci prawie z tego nie korzystają, proszę państwa. Doszło do takiej sytuacji, że przez te zaburzenie, które jest, cierpią tylko i wyłącznie dzieci. Ale to właśnie te dzieci to jest nasza przyszłość, proszę państwa. A dzieci, nie my, bo to tylko pojedyncze osoby tutaj zostaną istotne. Ja bym więcej poniósł dzisiaj i 4 lata temu, czy 3 lata temu poniósłbym, żeby budować boiska, jeżeli pozyskujemy pieniądze. A wy mówicie, ale że... Panie Wiszu, myśmy w 100%. Czyli mówicie, że to był mój błąd, że pobudowaliśmy boiska? Panie Wiszu, ale na czym wam zależy? Na tym, żeby tych szkół tu nie było, bo one są niewygodne, prawda? Bo my cały czas rodzice słuchamy tego, że... Te szkoły są tak niewygodne, są niepotrzebne tutaj, bo ciągle jest źle, wszystko źle się dzieje w gminie przez to, że tu są szkoły na terenie tej gminy. Czyż to ciągle jest powtarzane, uświadamiane, kosztem dzieci, łączone są klasy w tak wielkim... Proszę, to w ogóle w tych czasach to jest nielogiczne, bo w miastach tego nie ma, proszę państwa, i proszę mi tu wcale nie tłumaczyć, że tak jest, bo jeszcze mało kto tu ma. Proszę nie państwo. Ja chciałam pani zapytać, to im mniejsza klasa jest, to tym lepsze wyniki w nauce ucznia są, tak? Ja pani odpowiem, tak? Proszę państwa, w ubiegłym roku te dzieci uzyskały wyniki olimpijskie
i to nie tylko w jednym, w jednej olimpiadzie, czyli w dwóch olimpiadach, którą wygrał w Krakowie. I to nie były klasy malutkie, że było indywidualne nauczanie. Nie, to były też ponad 20-osobowe klasy. Czyli w miarę normalne, ale niestety nie 35-osobowe, gdzieś zwiększa się ponad 10 razy tyle dzieci. Ktoś sobie wyobraża to w klasie, może ktoś tu faktycznie no, ma takie doświadczenie w nauczaniu tych dzieci, bo ja myślę, że nikt siedzący tu nie ma doświadczenia, oprócz pana Kroczewskiego, bo niestety no, jest nauczycielem, z nauczaniem dzieci. Proszę mi powiedzieć, kto tu ma takie osiągnięcia, która inna szkoła ma takie osiągnięcia, bo ta szkoła... No, a niedawno państwo chronili tych małych szkół, które nie mają osiągnięć, żeby ich nie likwidować. Na zebraniu szkoły podstawowej większość nauczycieli, radnych, a także i rodziców powiedziało, że lepiej, jeżeli nauczyciele nie będą mieli pełnych etatów, a żeby została sytuacja taka, jaka jest, żeby nie likwidować szkoły podstawowej w Suczu. Więc teraz pani się odnosi do pani Radko. I proszę, jeszcze teraz może dokończę. Proszę nie kłamać, że z boisk nie korzysta nikt. Bo tych dzieci jest cała gromada. Proszę zjechać do Kramarzewa i zobaczyć, ile tam jest dzieci. Tam większość czasu dzieci spędzają na boisku i na placu zabaw. Nie przed internetem. Dobrze. Ja nie powiedziałam, że nie korzystają. Pani źle mnie zrozumiała. Nie, że nie korzystają. Nie, że nie korzystają. Ja powiedziałam, że my byśmy zrezygnowali, jeżeli dzieci mają być w tak dużych grupach, to my nie chcemy tych na które pytanie mam czyje odpowiedzieć? Ja bym chciała się odnieść do pytania pani Jankowskiej. Ja przepraszam pani Edyto, ja się nie znam. Nieprawdą jest, że myśmy byli na zebraniu w Suczu, bo nikt z rodziców tutaj w Radziłowie nie, proszę pani, myśmy nie byli na zebraniu z nauczycielami. Między innymi nie. W Radziłowie, gdzie pani była w gimnazjum na tym zebraniu. To było w szkole, tak, w Radziłowie. W Radziłowie, ale proszę panią, szkoła w Radziłowie nie wydaje mi się, żeby według tego arkusza miała tak tragiczną sytuację. Nie ma tragicznej sytuacji, nie. Bo są roczniki, które 5 lat idą do szkoły i to trochę referuje na te lata, tak? Pięciolatki wcześniej chodziły. Co referuje? Przecież nie jest nakazane kupienie książek z zerówki, żeby uczyły się jako pięciolatkowie programu z zerówki. Bo nie będzie w najprawdopodobniej już w następnym roku oddziału zero. Także tu nic nie referuje pani Jankowsko i pani doskonale o tym wie. Na ten akurat tak. Bo niestety arkusz szkoły podstawowej jest bardzo ładny. Nieruszany, niedotykany. Tak może być. Tylko niestety gimnazjum. Po gimnazjum, proszę państwa, niepotrzebnie jest na pierwszym miejscu w powiecie. No z tego to jakaś hańba chyba dla tej gminy. Z tego wniosku. Bo jak to inaczej wytłumaczyć? Może panią braci śmie pani Ruszkowska? Proszę bardzo, bo panią to nie interesuje, bo pani tu nie ma dzieci. Pani to kompletnie nie obchodzi. Zlikwidowano, to ja pani panie powiem, zlikwidowano w jednym roku 4 szkoły. I co pani na to powie? Ale to już ma ten temat. Nie, 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 temat. To ja. I co? Kto zlikwidował, który jest powodzony? Ja zlikwidowałam dla dzieci. No, to też by była szkoda dla dzieci. Przepraszam bardzo. Jeszcze większa. Wysłucham pani Edyto. Proszę. Proszę państwa, na pewno to walczycie o dobro dzieci, ale czy ktoś na tej sali zaproponował jakieś rozwiązanie wśród radnych, czy rodziców, czy nauczycieli, żeby to nie generowało kosztów? Wójt proponował utworzenie zespołu szkół? Nie, bo nie. Proponował zlikwidowanie szkoły w Ścigach? Nie, bo tam są nauczyciele. Zostało jak jest. Więc odbija się to teraz na wszystkich 6 szkołach. No niestety. Czyli ja się odnosuję, że może Jesteśmy od niego. Mogę powiedzieć? Nie rada, jest inna. Ale proszę panią. Przepraszam bardzo. Ja może się odnosić do tego ciężkiego na nowo, jak jest słabo. Ja się odnosić. Ale może najpierw ja powiem pani przewodniczący. Bo tutaj chcę wyjaśnić sytuację, bo akurat ja byłem obecny na spotkaniu pana wójta z nami nauczycielami w gimnazjum. Więc tutaj, jeżeli ktoś się zabiera głos, no to po prostu albo usłyszał. Pytaliśmy się konkretnie. Jaka oferta? Co to zmieni dla nas, dla nauczycieli? Nic. Co to zmieni dla uczniów? Nic. No to po co to tworzyć?
Pyta się nauczyciel, zadaje pytanie i zacytuje tutaj wójta. Wójt odpowiada do nauczyciela: pani to by musiał przez godzinę tłumaczyć. I tak wyglądała rozmowa. Więc to jest propozycja, czy chyba po to, żeby kogoś obrazić. A co proponowali rady w takim układzie? Znaczy, radny każdy szans zlikwidować mścichy tak, i chamę rzekę. To jest propozycja. Od paru lat moja propozycja. To jest propozycja. Od 8 do 10 lat jest moja propozycja. Bo ja to z Państwa sobie przypominam propozycję Rady Rodziców, która kilkokrotnie powtarzała, że my chcemy porozmawiać. Proszę zrobić zebranie z radnymi, z radami rodziców, z dyrektorami, czy z wójt bezpośrednio, czy bez radnych. Proszę bardzo, żeby usiąść spokojnie na ten temat porozmawiać. Niestety nie ma, proszę Państwa, bo jest teraz nawet, jeżeli chcemy rozmawiać, to jest niestety, nikt nie jest osiągnięty. Nie ma, po co? Lepiej przeminie decyzja, terminy miną, prawda, i zostanie to, co jest. Bo radni za nami się nie upomną niestety, bo ich nie interesuje, na jakim poziomie jest. Jak była mowa, bo nie mają dzieci. I proszę tu nie mówić mi o likwidacji, bo rozmawiamy teraz o gimnazji. O gimnazji. A pani jest od czego? Proszę panią, myśmy zebrania to robimy. Kto z nami zrobił? Zapytała się pani, zebrała. Zwołała pani jako rada? Nikt się nie zapytał. Przewodniczącego trzeba było poprosić, nie zwołać. Proszę panią, to tylko teraz ktoś z nami jakieś spotkania w ogóle robi. W poprzednich radach nikt nie zrobił, się nawet nie zapytał. Ja poproszę panią, żeby pani zorganizowała. Więc ja się pytam, kto tu ma takie kompetencje? Pani, proszę, proszę mi powiedzieć, bo mówi pani cały czas, że nikt z panią nie chce rozmawiać, nie może pani się dostać. Z rodzicami nie zajmie. No ale pani też jest rodzicem, tak samo jak większość. Także to proszę mi powiedzieć, kto kiedy chciał spotkać się z wójtem konkretnie? Nawet wczoraj. Prosiliśmy. Kto prosił i kogo? Pani dyrektor Michałowska, bo o kim ja mam rozmawiać? W szkołach podstawowych? Nie, ja rozmawiam cały czas. No ale o rodzicach. Ale dlaczego? No dlaczego? Rada rodziców. Pani dyrektor, pani mówi, że rodzice chcieli. No czy ktoś był u wójta? Proszę, nie mówcie tak dużo, że dobijacie się drzwiami i oknami, jak wójt o Bożym świecie nie wie. Wie pani, to nie wystarczy zapukać w parapet i ten. Trzeba przyjść jak w cywilizowanym świecie. Więc ja teraz wyjaśnię. Bo skoro chce pani, żeby w stosunku do pani załatwiano sprawy oficjalnie tak jak należy, to też trzeba przyjść do wójta tak jak należy, a nie jak po prostu pod sklepem załatwić sprawę. No, dobrze, więc proszę państwa, myśmy byli. O drugiej pracy. U pana wójta. Ale mówimy teraz, bo pani mówiła, że teraz się dowiemy. Dobrze, ale jak pani wrócę do tego, co było w ubiegłym roku. Przyszliśmy do pana wójta, oczywiście, była Rada Rodziców, bo Rada Rodziców była wczoraj. Wczoraj, proszę państwa, odbyła się Rada Rodziców. Ale w piątek była również rozmowa Rady Rodziców z panią dyrektor. I pani dyrektor, w tym momencie zadzwonił pan kierownik do pani dyrektor. Myśmy byli, właśnie pani dyrektor powiedział, że owszem, rodzice chcą rozmawiać. Rozmawiać na temat łączenia klas, tak duże grupy 35-osobowe. No niestety wysłała maila, tłumaczyła nam, bez odpowiedzi, bo niestety nie ma na urlopie czy gdzieś nieobecny, bo obecnie dla mnie. Ja zaczynając tę rozmowę powiedziałam państwu, że ja przyszłam was poinformować, ale wczoraj został sporządzony protokół i w tym protokole szkolnym jest napisane wyraźnie, że Rada Rodziców domaga się jak najszybszego spotkania, najbliższego wolnego terminu pana wójta do spotkania z rodzicami, z radami rodziców i z wszystkimi rodzicami, jak i również z panią dyrektor, bo chcieliśmy, żeby pani dyrektor przy tym była. No, ale nie sądzę, że gdyby w sposób cywilizowany ktoś przyszedł, przedstawił to, złożył, że wójt się nie... Ale kiedy pani, to jeżeli my wczoraj się dowiedzieliśmy? Ale jeśli wójt jest drugi tydzień, teraz jest ten tydzień, jest na urlopie, wcześniej był na wyjazdach, no właśnie, no to nie... Dzisiaj mamy środę. Jest sekretariat, przecież to nie, się nie przynosi bezpośrednio do pracy. Ja przepraszam bardzo, czy pani Jankowska dostała też telefon od pani dyrektor na temat Artusza? Nie dostała pani. Absolutnie. A jeszcze pani dyrektor razem nie była, rozmawiała na temat etatów nauczycieli, ale ja w to nie wnikam nigdy, Artuszy organizacyjnych. Tak, nie potwierdzałam i ja nie mam pani po prostu nie ma zgadzać. Więc się też pytała, bo nas wczoraj o tym informowała, że też była, bo kilkukrotnie sama chciała najpierw załatwić tę sprawę, ale to
prostu się nie dało. Także nie można tak mówić, że ktoś, że wójt jest ogólnie na nie chce rozmawiać. Nie, nie, nie. I to tak, panie, że ja tak powiedziałam. Nie no, z tego, co ja przedstawiłam, to ja powiedziałam wyraźnie, że wczoraj na Radzie Rodziców zostało ustalone, ponieważ dostaliśmy też... Trzeba poinformować o tym wójta i trzeba... A państwa to nie interesuje, tak? Ale jeżeli ktoś mi mówi, że jest dzisiaj sesja i mówi, że równie dobrze można by było przyjść na tę sesję, że to my nie, jako Rada Rodziców nie mogliśmy państwa poinformować. Trzeba zjadzić tak wszystko na forum, a przyjść porozmawiać rzeczy. Ale myśmy byli, panie Edyto, to nic nie daje w ubiegłym roku. Na kilku. Ale już od września nie. Wycofany nie jest. Ja przepraszam. Pani Mario, w tamtym roku byliście rodzice, wójt zaneksował, jak co roku są zmiany po zakończeniu roku szkolnego do arkusz organizacyjnych. Są aneksowane. Może zostawmy jeszcze ten czas na aneksowanie, na domówienie się z wójtem i na znalezienie może mniej radykalnych oszczędności w tych arkuszach organizacyjnych, żeby było to dobro dziecka. Tak. Właśnie i przede wszystkim dobro dziecka, a nie indywidualnych, konkretnych nauczycieli, bo z tego, co pani tu się odnosi, to jest tak, po prostu, bo w takiej sytuacji, tak jak tu ktoś powiedział, jest kilku, a dlaczego pani mówi tylko o jednym nauczycielu, który jest dla was priorytetem? No bo tak ja to odnoszę, że to jest ktoś dla was bardzo ważny, którego stawiacie, jest dla was priorytetem, a do tych pozostałych, a z nimi to tam, co będzie, to będzie. To znaczy, myli się pani. Nie, ja przedstawiłam, tu jeszcze raz wrócę do tego, bo chyba wszyscy nie zrozumieli to, co ja powiedziałam. Ja mówiłam o laureatach tej szkoły. Ale ja pani Edyto, ja wiem, że pani... Proszę mi dać dokończyć. Dobrze, ale ja właśnie cały czas chciałabym się wcześniej zadać pytanie odnośnie do laureatów. Dobrze, więc proszę państwa, ja mówiłam o laureatach i tłumaczyłam, bo dla mnie, dla nas wszystkich rodziców jest to niezbyt logiczne, że jak to się dzieje, że nauczyciel, który potrafił ich przygotować, w ogóle nie będzie uczył w tej szkole historii na przykład. Bo nie uważacie państwo, że to jest dziwna sprawa, to jest nagroda dla tego nauczyciela i słuchajcie, jak to jest możliwe w ogóle, żeby do dzisiaj samorząd ogólnie, władza tej gminy decydowała o przydziale tych godzin, czy podziale tych dzieci, czy nie, na grupy, wyznaczaniu, kto może uczyć, kto nie może uczyć. Nas to rodziców nie interesuje, proszę państwa. Nas interesują tylko i wyłącznie wyniki i to, co te dzieci potrafią się nauczyć, czy w tych takich większych, czy mniejszych grupach. No niestety. No, to jest logiczne, żeby dzisiaj wychowawcy zabierać po dwóch latach w trzeciej, ostatniej klasie, chcecie zabrać się wychowawcy z klasy? Bo panu wójtowi się nie podobało i wykreślił sobie wychowawcę? To nie ma pan wójt, to właśnie pan wójt ustala kto. A nie my rodzice. Proszę. Pani Kasia chciała zapytać. Proszę. Czy cały etat został wygłoszony? Pół etatu zostaje. Czyli nie ma wypowiedzenia, jest porozumienie zmieniające. Ale pani do przed chwilą mówiła, że pani nie wie, o co chodzi, a w tej chwili wie pani. O tym się dowiaduje. Proszę, pani Kasia. Proszę ciszej. Ja uważam, że prawda jest najgorszą rzeczą, jaką może być i czasami boli. Ja jestem mamą, mam dwie córki w gimnazjum i to, co wszystko tutaj pani mówiła, to siedzi we mnie w sercu. Ja o tym wszystkim wiem. Wiem od mojej córki, jak oceniają nauczycieli, wiem, że to nie jest do końca jasne, wiem, że to nie jest do końca ustalone. Te dzieci są zagubione i zupełnie całą tą podpisuję się pod wypowiedzią tej pani. I wiem, że gdyby to był pan wójt, to samo bym powiedziała. Wiele rzeczy robi dobrze dla tej gminy, wiele rzeczy chce zrobić, oszczędzić, chce tą gminę jakoś napędzić, ale wydaje mi się, że w tym przypadku, co robi z gimnazjum, ja to wiem z internetu i od moich córek, broń Boże, nie rozmawiam z nikim i nie plotkuję na ten temat, ale w wielu przypadkach przekroczył swoje kompetencje. Ja skończyłam, nie będę już tutaj się chwaliła, ale też byłam nauczycielem i wiem, jak wygląda organizacja pracy w szkole. Wiem, że jest dyrektor podległy wójtowi i wójt przygotowuje ten, nie wiem jak to fachowo już mi teraz wytyczne plan zajęć. Natomiast to, jaki nauczyciel nauczy danego przedmiotu, to nie decyduje wójt. Ja bardzo proszę panią Edytę i tutaj panią Krysię, że tak nie może być. Ja po prostu
ja się z tym nie godziłam, nie jestem przewodniczącą rady, nie mam żadnego, nie chcę już działać w Radzie Rodziców, bo po prostu tyle rzeczy, może negatywnych w stosunku co do mojej osoby się nasłuchałam, nie chcę po prostu w tym brać udziału. Ale nie podoba mi się, mówię to ogólnie i chcę, żeby doszło do spotkania Rady Gminy, pana wójta i nauczycieli. Nie podoba mi się to, co dzieje się w gimnazjum. Absolutnie. Nie chodzi mi tutaj o nauczycieli, nie chodzi mi tutaj o jakieś tam nieporozumienia, ale to, co robi pan wójt, nie powinno mieć miejsca. I może w tym wszystkim, co robi, dopatruje się czegoś dobrego, ale my o tym nie wiemy. Przede wszystkim nie wiedzą nasze dzieci. I nasze dzieci zupełnie inaczej oceniają już teraz tą szkołę, to gimnazjum. Inaczej ocenia moja Ania, która kończy gimnazjum i mówi: mamo, ja chyba cieszę się, że kończę gimnazjum. Dlaczego ja mam pokątnie oceniać nauczycieli? Dlaczego ja mam nie mówić tego wyraźnie? Ona jest osobą prawdomówną i przez te 3 lata jakoś ten system wartości był taki logiczny, normalny. A w tym roku stało się zupełnie coś innego. I ja mówię to wyraźnie. Ja mogę pani Edycie spojrzeć w oczy. Jestem mamą i pani Krysi. I tak nie powinno mieć miejsca. I do pana też. Ja nie boję się tego powiedzieć. Może w tych zamiarach, zamysłach pana wójta jest dobrze. Nie było takiego spotkania. My nie jesteśmy o tym poinformowani. Ale ja też nie jestem do tego upoważniona, żeby to spotkanie organizować, bo ja jestem tylko zwykłą osobą. Nie wiem, jak to należy rozstrzygnąć, jak to należy zrobić. Wina tej sytuacji, która teraz jest tutaj, to nie spoczywa tylko na panu Zienkiewiczu, na pani Edycie, na pani Krysi, na pani Gądku. Wina jest nas wszystkich. Próby reorganizacji szkolnictwa w urzędzie gminy, tutaj na terenie gminy Radziwów, były podjęte dużo wcześniej. Ja powiem pani otwarcie i mogę pani spojrzeć. Była pani na takim spotkaniu tutaj. Ja po tym spotkaniu to wytykano mnie palcami. Mój mąż powiedział: co ty zrobiłeś, że oni się odwracają od ciebie? Ja wyraziłam klarownie swoje zdanie, że jestem za likwidacją szkoły w Mścichach i w Kramarzewie. I ja za likwidacją tej szkoły byłam dużo wcześniej. I nie z tego powodu, że ja nie lubię pani dyrektor z Mścich, nie lubię pani dyrektor z Kramarzewa, nauczyciele mi nie odpowiadają. Ale analizując przez tyle lat wyniki tych szkół, to do czego my naprawdę dążymy? I co my utrzymujemy? To już pominąwszy, to mam nadzieję, że dojdzie do spotkania, bo dzisiaj możemy siedzieć tutaj 3 godziny i do niczego nie, ta dyskusja nas nie doprowadzi. I jeszcze jedno. Jest tutaj kilkoro rodziców. Ja jestem radną już 3. kadencję i w pewnym sensie czuję się odpowiedzialna za to, co działo się tutaj w tej gminie. Jeszcze raz pani wyraźnie powtórzę. To, że są tworzone świetlice, to, że powstały boiska, to muszę pani powiedzieć, gdyby tego nie było, gdyby pan wójt, pani Edyta nie starali się pozyskać tych pieniędzy, to nie byłoby tych boisk, świetlic, a sytuacja w szkołach wyglądałaby dokładnie tak samo, jak jest. Była sesja, na której wszystko było dokładnie wytłumaczone i mi się wydaje, że gestią przewodniczącego sołtysów jest to, żeby ogólnie wszystkim to jakoś wytłumaczyć. Ja to, co pani powiedziała, podpisuję się, mam nadzieję, że Krzysztof doprowadzi do takiego spotkania, bo tak rzeczywiście nie może być. Niezadowolone są dzieci, zagubione są dzieci w gimnazjum, niezadowoleni są nauczyciele, jest anormalna sytuacja. I musi być z tego jakieś wyjście. Nie może być takiego wyjścia, że my jedni drugim będziemy patrzeć na siebie wrogami. Ja już przepraszam bardzo państwa, ja chciałam to powiedzieć, bo to we mnie się działo. Ale ja już zwolniłam się wcześniej u pana Krzysztofa i muszę do domu, bo ja mam jeszcze jedną uczennicę malutką i mam nadzieję, że to gimnazjum będzie istniało i będą laureaci. A trzymam za to kciuki. Czy mogę jedno pytanie? Pani Bożena się wcześniej, proszę bardzo. Ja chciałam tylko zapytać, dlaczego takiego spotkania wcześniej nie dochodziło, bo były mowy, prawda? Do mnie wcześniej, gdzie? W sklepie, gdzieś tam do rodziców na ulicy. Należało się przyjść wcześniej tutaj porozmawiać. Ale to nie jest wcześniej. Ale różne sprawy, różne sprawy. Na internecie. Nie. Różne sprawy. Jak to się dowiedzieli? Bo właśnie powiedziała do mnie, że do mnie właśnie mówiła 2 lata temu, tak? To nie po do pani na sesji tutaj, w tym miejscu. Ale pani dla pani w tym sklepie do mnie miała się suma summarum, trzeba było po prostu. No właśnie, robić spotkanie, a nie oficjalne, a nie pod sklepem.
oficjalnie. O to mi właśnie chodzi. Po co robić plotki, słuchać, jak należy przyjść tu i porozmawiać. Pretensje, jeśli się ma. Ja uważam, że... Nie, to się nawet już 2 lata temu. I bardzo dobrze, to trzeba było wcześniej, a nie do mnie, gdzieś tam pod sklepem. Bo ja nie byłam... Ja nie byłam jedyna na pewno. Ja nie byłam jedyna. Przyszłym tygodniu, jeśli będzie W, my chcemy tego spotkania. No i bardzo dobrze, jesteśmy za. Jeśli będzie W. Ja uważam, że to rodzice o sytuacji, która jest w gimnazjum, nie tylko w gimnazjum, bo to jest w każdej jednej podstawówce. Dotyczy także podstawówki. Można było cokolwiek wnioskować o tym, jak ten plan będzie wyglądał w czasie, kiedy on został podpisany. Bo wcześniej, jeżeli akt był niezatwierdzony, to było tylko gdybanie i wszystko było jeszcze w trakcie pracy. I temat był otwarty. W sytuacji, kiedy arkusz organizacyjny umieszczony jest na stronie, sprawa jest jasna. Tak będzie. I w tym momencie można dyskutować o tym, czy nam to się odpowiada, czy nie odpowiada, czy wójt chce w prawo, czy rodzice chcą w lewo. Ten moment umieszczenia... Ta chwila umieszczenia arkusza w internecie to jest ten moment, kiedy rodzice się o tym oficjalnie dowiedzieli. Wcześniej nie mogli o tym nic wiedzieć. Bo jeżeli sytuacja jest normalna... My też nie mówiliśmy. Ja nie mówię o tym, rada też. Ja jeszcze nie skończyłem, panie Dyno. Ja mam nadzieję, że to nie jest ostateczna decyzja. Ja nie skończyłem, panie Dyno. Tylko nie można w ten sposób aneksować, że jak komuś jest wygodniej. Jak komuś jest wygodniej. Tutaj w wypowiedzi pani przewodniczącej, jak słyszałem słowa o nauczyciela. Tu się mówi o dzieciach. Pani mówiła o dziecku w gimnazjum. Ja mam dziecko w podstawówce. Znaczy jeszcze. Moje dziecko w podstawówce w licznej klasie i ja tam nie narzekam, może być choćby nie wszyscy. Ja pani może to opowiadać, nie musiał. Dla mnie to nie przeszkadzało. Przepraszam, ja będę dalej mówił. I tym momentem, kiedy może trzeba dyskutować. Do momentu, kiedy arkusz krąży między szkołą, dyrektorem, proszę o ciszę. Do momentu, kiedy arkusz krąży między szkołą i panią dyrektor, to rodzice o tym nie wiedzieli i nie będą nigdy wiedzieli. Jeżeli dyrektor nic nie wskurał w sprawie tak licznej klasy, no to w tej chwili dowiadują się o tym rodzice. I ja uważam, że ten moment, kiedy ta rada jest tutaj, jest bardzo właściwy, bo wcześniej nie było możliwości i nawet potrzeby tu być, bo to było tylko gdybanie. Bo jeżeli w normalnym kontakcie dyrektor wójt, to dyrektor ma jakieś tam spojrzenie najlepsze. Ja to już nie pierwszy raz mówię, najlepsze o edukacji. Wójt może dbać tylko o finanse, a jeżeli finanse przeszkadzają dobru dzieci, to też jestem przeciwko temu. Ja nie bronię nauczycieli, ja bronię dzieci. Ja nie skończyłem. Do czasu, kiedy dobro dzieci będzie tutaj w ten sposób traktowane jak łączenie to raz. I jeszcze inne zajęcia pozalekcyjne i inne godziny. To będę przeciwko temu. Nie mówię o nauczycielach. Bo jeżeli dam radę zaoszczędzić w szkole i to nie ma wpływu na dobro naszych dzieci, to nie jestem przeciwny nawet i obcinanie godzin, bo o tym nie mówię. Nie zasłaniajmy się dobrem dzieci, bo... Czy ja jeszcze mogę? Panie Przewodniczący, jeśli Pan mówi... Ja chciałam powiedzieć też, że to nie jest najpierw trzeba zadbać o dobro własnych dzieci, a potem myśleć w swoim domu. Proszę Państwa, Przewodniczący mówi bardzo pięknie o dobru dzieciach i wszyscy chcemy tego dobra dzieci. Tylko się pytam, gdzie jest to dobro dzieci, gdzie po raz kolejny w szkole podstawowej w Mścichach i w Kramarzewie ma najniższą średnią ocenę szóstoklasistów z egzaminu. Przecież dyrekcja i nauczyciele przez 3 lata mogli to naprawić. Łączeń w lotach wiodących nie było takich ścisłych, jak w tym roku się planuje. Niestety, panie przewodniczący, nic pan nie zaproponował, żeby oszczędzać w oświacie. Wójt przez 3 lata powtarza, że dzieci jest coraz mniej, będzie coraz trudniej. Nie ma żadnych, nikt nie złożył wniosku o jakąkolwiek reformę w tej oświacie. Nikt. Podkreślam, oprócz wójta nie było żadnego innego wniosku. Więc szanowni państwo, te oszczędności, subwencji mamy jaką mamy, nie starcza jej na 6 szkół na terenie naszej gminy. Mamy 6 szkół, podkreślam. 5 podstawówek i gimnazjum. Gmina jest dla mnie jedno. Proszę. Teraz powiedzcie państwo, większość subwencji to wynagrodzenia. I skąd gmina ma wziąć na bieżące wydatki, na resztę tych kosztów?
Proszę podać, złożyć konkretny wniosek. Bierzemy z oświetlenia, z nie wiem, z dróg i dajemy dalej na szkołę. A można? Z dróg? Można, no, przecież cały czas było wytłumaczone. Ale nie jest inwestycja, to jest inwestycja. Cały czas było wytłumaczone. Co są miesiące, co inwestycje. Ja może. Proszę konkretne wnioski, będziemy mówili wtedy o rozdzielaniu klas. Obecne, tylko jeszcze podkreślę, obecne oszczędności i organizacja w szkołach to oszczędności rzędu 500 000. A jeszcze, czy ja mogę jeszcze prosić o zajęcie głosu pana Mirka Gądka? Ostatnio była taka sytuacja w Kramarzewie, po prostu to pracownicy urzędu gminy po prostu tam zjawili się przypadkowo i proszę powiedzieć, co pan zastał w Kramarzewie. Ja udzielę tego głosu panu. Dobrze. Wspólnie z Łukaszem Kutowskim. Można właśnie, bo tak. Z Łukaszem Kutowskim pojechaliśmy do Kramarzewa korespondencję zostawić na pani dyrektor. I dostaliśmy po prostu sytuację, gdzie szkoła była zamknięta. Znaczy drzwi były zamknięte pod kamieniem. Nie, kamieniem przyłożone. Kamieniem były przyłożone drzwi. Główne? Tak. No weszliśmy do szkoły, myśleliśmy, że zamek się popsuł, ale no, funkcjonował normalnie. I w szkole nie było nikogo. Szkoła była pusta. To była godzina 10:20. Można wiedzieć, co całą szkołę obeszliśmy, nie było nikogo. No, no były po prostu pozostawiane dzienniki, wszystko leżało w klasach, nie było nikogo. To był pierwszy tydzień? Nie. No, tydzień temu. Czwartek? No, coś takiego. I po prostu wyszliśmy ze szkoły, również pan starosta tak samo wszedł, wyszedł, żeby też kamieniem podpadł, ale wyszedł, nie? No i gdzieś po pół godziny dzieci wyszły z kościoła. Byliśmy po prostu w kościele. Cała szkoła. Tylko nie było ani sprzątaczy, ani szkoły. Właśnie chodzi o to, a chociaż sondażka była w tym czasie. No nie było nikogo. To za co ona pieniądze bierze? Dobra, no ale w takim razie jak ona pieniądze bierze, to ona w gości panu rodzi. Ale nie, ale ja myślę, że w tym momencie to nie mogę zobaczyć na zajęciu. Tak, to zrozumieliśmy, ale na wpuszczanie wyniki to chyba nie była straszna taka idea. Nie było, ale jak jest, jak w szkole dwóch, trzech uczniów, którzy mają poniżane te oceny, to kiedyś tu była mowa, ja tam tego nie powiem, bo ten ma dyslekcję tak, o ten ma inne, tam jeszcze inne. Nie, oczywiście jest tak. Jak jest 4-5 dzieci, jak oni mają te wyniki? No jak oni mają te wyniki? No słuchajcie państwo, no. Jak głupki chłop, ja tylko mam 8 klas. No ale nie żądajcie, jak tam jest 5 dzieci, a 3 jeszcze jest, to na praktyce powiedzieć, to nie umiem powiedzieć w taki sposób. Jak oni wszystkich w domu nie mają, tak po prostu mówią, nie? Duże klasy, niedobre zamówienie. Ja test mam. Ja rozumiem, no. A to, że to nie było, ale teraz w tej chwili to powinna być gina sprzątaczką. Ale nie, pieniądze... Ale pieniądze bierze, proszę pani, pieniądze bierze, to niech pan prawo siedzi. Ale w tym momencie nie był realizowany zajęcia. Polski matematyka jeszcze inne przedmioty. No to w tym przypadku do dyrektora. Jeśli byliśmy na rekolekcjach, to nie powinno do tego dojść. Ja myślę, że tu ja nie powinniśmy... Jak te... Religię wszystko poprowadzaliście do tego, do... Ale jest tak, że byli do szkoły. Do szkoły. Nie, no. Matematyki się uczy. Chciałbym katolicy mamy. Jakaś jest święto? Ale ja myślę, że ta dyskusja to nie ma sensu do chwili, kiedy na ten temat nie wypowiedzi pani dyrektor, bo tylko gdy ma. Tylko gdy ma. Nie, no oczywiście, ale że nikogo, panie Krzysztofie, że nikogo nie było, o tym nie było, ale ta i ta woźna powinna siedzieć w szkole. Ja nie wiem, od której woźna pracuje, może ona nie pracowała w tych godzinach, tylko nie pracuje. Zostawmy w spokoju panią woźną. Nie, oczywiście, że tak. To trzeba jakoś wyjaśnić, tak jest prawda. Sprawę wyjaśnić, ale nie blokujmy, nie róbmy domysłów, bo to nie ma sensu.
Do takiej sytuacji doprowadził wójt Ziemkiewicz, to by dopiero była afera. Nie, ja rozumiem, dlaczego pan wie, żeby kamienie potwarł, że od gminy poszedł do kościoła z pracownikami. To dopiero by była afera, że jaki jest wójt. Czy naprawdę mam głośno powiedzieć o aferze? To ja mam pytanie w takim razie do pani zastępcy czy pani sekretarz. Czy było jakieś pismo przepatrzowane z Warszawy w związku z tymi działaniami dotyczącymi edukacji? Było wczoraj. Tak? Można przedstawić nam treść tego pisma? Nie. Poprosimy. I się okaże. No dyskusja ma leżąc dalej. Pan Mierek, no, nie wiem, nie jest. Proszę bardzo. Ja tylko mówiłam, ale powtórzę jeszcze raz. Jeśli nie będzie tej likwidacji szkół, to niedługo tu będą siedzieć nauczyciele, którzy stracą pracę. Czy tak, czy inaczej, to stracą, oni stracą pracę przez te zmiany, które do ustawy. Nie mówiliśmy o szkoły, to chcieli przybędzie? No to musimy wziąć się zorganizować, musimy się rozmawiać. Proszę państwa, ja powiem to powtarzam już nie raz. Czyli nie wiadomo, o co pani tu chodzi o pieniądze. O tej właśnie chodzi. O to chodzi. My tu oszczędzamy grube pieniądze na szkołę. Na szkołę. I to te oszczędności, które są już poczynione w tej chwili po zmianie arkusza, już nam nie trzeba zamykania szkół. Myśmy mamy tyle godzin odciętych, jakbyśmy zamknęli ponad jedną szkołę. I dalej mówimy o zamykaniu szkół. Bo nam już dalej mamy. Bo my nie spełniamy wskaźników. A nie spełniamy wskaźników. A skąd wydatki bieżące składali wnioski do szkoły? Tak. Ja połączę dwie rzeczy. Bo się mówi wydatki bieżące i inwestycje. Tego się, te stąd nie wolno, tu, stamtąd nie wolno, tam. Ale łącznikiem tego wszystkiego są zaciągnięte kredyty i składy tych kredytów. Z jednej gromadki bierzemy utrzymanie szkół i z tej samej gromadki bierzemy spłatę kredytu. Raty spłaty kredytu. I w tej chwili... Ja dalej tego nie rozumiem. Ja tak bardzo dobrze rozumiem, pan już nie rozumiem. Nie. Ja nie skończyłem, pani Wiesławie. Ja nie skończyłem. I tej gromadki jest za mało. Bo wzięliśmy dużą część tej gromadki na spłatę kredytu. Do pani na co? Na spłatę rat kredytu. Ale proszę na co? Na rzeczy, które mamy wykonane w gminie. Między innymi oświata. Nie, kredyt na oświatę. Pani mi pokaże jeden kredyt, z na oświatę. Pani Konopko, tyle razy. Tyle razy pani skarbnik panu tłumaczyła, już były rysunki i nie wiem dlaczego pan ciągle wszystkich tutaj wprowadza w błąd. Ja nie wiem, niedługo to trzeba będzie panu na klockach to budować. Pani ma z tego mówienia pana wójta. Pani będzie trzeba tłumaczyć godzinę czasu. Czy pani nie rozumie tego, że łącznikiem między szkołą a inwestycją jest kredyt? Bo ale pan cały czas mówi, że inwestycje, że na oświatę pan nie bierze tego kredytu, tylko na inwestycje. Przypił się pan tych inwestycji. Wszystkie inwestycje są złe. Tylko dlaczego pana dzieci z tych inwestycji korzystają? No. Korzystają. No, nie będą korzystać. Bo skoro to jest takie złe. Nie będą korzystać. No. I ja im tego nie zabronię. Ja zauważyłam, że ci, co najwięcej krytykują, najwięcej z tego korzystają. Dziękuję, nie mam w tej sprawie więcej do powiedzenia. Ale ja wyjaśnię sprawę do końca. Koło Macieju powiązania między oświatą a inwestycjami. No, nie. No bo o to chodzi. Raty kredytu płacimy z tej samej puli, co utrzymujemy szkołę. Tak, ale kredyt jest na inwestycje, na inne. A te momenty, bo wszystkie to nie są inwestycje do oświaty. Dobra, to jest pismo. Ja jeszcze chciałam. Ale ja jeszcze tylko chwileczkę chciałam. Ja chciałam się odnieść do słów pani Edyty. To nie jest prawda, pani Edyto, że my bronimy któregoś tutaj nauczyciela. Absolutnie, nawet nie wymieniliśmy nazwiska. Bo pani... Nie myślę, żeby miała jakieś doświadczenie w uczeniu gimnazjum. Nie wie pani o poziomie, tak jak tu powiedziała pani Olszewska i powiedziała to bardzo dobrze. Wyśmienicie powiedziała, bo ma dzieci w gimnazjum, proszę państwa, są przeprowadzane ankiety dotyczące nauczycieli. I właśnie ten nauczyciel, niestety w rankingu jest dużo, dużo wyżej. Poza tym ma naprawdę zasługi. Ja tam nie bronię, proszę mi tu nie wytykać, że ja kogoś, my rodzice bronimy, bo ten ktoś to może jest koleżanka albo absolutnie.
Tym bardziej nie było żadnych rozmów pod sklepem, proszę Państwa. My rozmawiamy na zebraniach z panią dyrektor. W piątek rozmawialiśmy raz. Pani Rutkowska, ja pani przerywałam, jak pani przemawiała, chyba nie. Więc proszę i mi też nie przemawiać. Bo ja widzę, że to nieważne, z czym my tu przyszliśmy. Ewidentnie nie ma rozmowy, słuchajcie, bo wy, dla was nie, interesuje. Duże klasy, proszę bardzo, niech będą i duże. Bo moje dziecko się uczy, na razie się uczy. Tylko ciekawi jesteśmy my, jak to długo wszystko potrwa. No to my mamy liczyć na jakiś dialog? Nie. Przecież to od razu jest ewidentnie powiedziane, że nie. My mamy ufać panu wójtowi, jeżeli pan wójt w ubiegłym roku matkom obiecał, że będą grupy podział języka polskiego i matematyki, a w tym roku niestety od razu z miejsca, bo wytłumaczyłyśmy, że przecież te dzieci muszą zdać egzaminy, więc pan wójt grzecznie zgodził się, że no faktycznie, macie pani rację, dobrze, przynajmniej tym polskim matematykę zezwalam, niech to będą te trzy grupy. I mamy ufać, jeżeli od razu jest nastawienie, ja nie przyszłam powiedzieć, że ja żądam i nie wiadomo, jak chcemy rozmawiać, naprawdę. Jeszcze powiedziałam od razu na wstępie, że będzie zebranie jeszcze jedna rodziców z panią dyrektor i chcemy spotkać się z panem wójtem, ale pana wójta obecnie nie ma, więc przynajmniej chcieliśmy przekazać, pismo. Prawda, pismo, tak, pismo do pani mamy, my do pani mamy złożyć te pismo. Do pana sekretariat. Do pani, tak? Ale ja nie bardzo rozumiem, dlaczego pani jest tak nastawiona przeciwko temu gimnazjum. Nie, ja nie jestem przeciwko gimnazjum, tylko przeciwko formie. Ale to słuchać pani... Tylko przeciwko formie, w jakiej pani to przedstawia. Bo wszystko to jest, jak gdyby pani to przedstawia w takiej formie, że wójt jest zły, wójt jest temu winien i nawet to nie jest będzie, że wyłączy klasy 35 osobowe. Ale przecież, rada podjęła takie... Rada nie takie, rada wyłącza. A wójt nie rada ustala, ale arbitraż jest wynikiem, skutkiem działania rady. Wcześniej przyjmuje tych decyzji, a nie efekty. To, że potem pracownik realizuje uchwały. Gdyby nie było pozostałych szkół, to gimnazjum by kwitło, tak? Podejrzewam, że na pewno. Ale ono się panią zakwitło mimo tego, że są te szkoły. Czy wy tego nie widzicie? Czy jakiś poziom osiągnęło mimo wszystko? Pani Mario, czy kiedykolwiek wójt powiedział, że gimnazjum nie ma wyników, ciągle pani dyrektor dostaje nagrody, ciągle jest wychwalana. Nawet my sami bez przerwy mówimy. Pani, ja to naprawdę muszę wierzyć za każdym razem. I proszę nie przedstawiać, że my tego nie widzimy. To państwo rano nie widzą, że w innych szkołach nie ma efektów i przez to cierpi gimnazjum. To jest właśnie najważniejsze. Gimnazjum cierpi, będą rodzice, prawda? I nauczyciele się nie szkodzą. Tak, przede wszystkim, tak jak się wyraziła tu pani Olszewska, bo ona mogła coś powiedzieć, bo ja myślę, że ci, którzy nie mają tam dzieci, nie wiedzą, jaki jest system nauczania, co jest wymagane od dzieci, to nie powinni się w ogóle odzywać, słuchajcie. Bo naprawdę, to dzieci są załamane tą sytuacją, która się ma być od września. Nikt inny, tylko właśnie dzieci. Ale proszę co, bo my kręcimy się w koło. Jest uzgodnione, że ma być spotkanie? Tak. Jest uzgodnione. Przewodniczący, tutaj ktoś powie, że przewodniczący ma dopilnować tego. To znaczy, pismo będzie złożone na sekretarię. Sprawdźmy. Niech będzie tak. I będziemy rozmawiać. Pani Mariela mówi, że rok temu poszedł na kompromis. Poszedł na kompromis. Rok minął. Ale rok minął. Obiecał do końca gimnazjum. Tak jest, zgadza się. Teraz jest nowy rok, nowe fundusze i po prostu on musi zmienić, bo nie ma na to kapitału. I trzeba znowu rozmawiać. Nowy rok budżetowy chyba jest, tak? To jest wyszło. Jakie fundusze? Nie ma kasy, rozumiecie? Wy nie rozumiecie, o co chodzi. Nie ma kasy. Nie ma kasy, co będzie w tym budżecie. Ja nie pamiętam, że to jest. To nie ma kasy, to nie ma kasy. To nasza wina jest. Do tej sytuacji doprowadziliśmy my radni. Nie wójtkiem, tylko my radni, a on wykonuje ostatni podpis. Organ wykonawczy jest. Wy musicie zrozumieć, że to jest decyzja radni. No panie swoje panie rację, tylko że ja bym tu cały czas dążę do tego, tu chodzi o pieniądze. Tu chodzi o pieniądze. Tych pieniędzy nam brakuje, dlatego robimy wszystko, co zrobimy. Dobra, to będziemy kręcić się po mamy spotkanie, mamy się dogadać. Panie Mirosławie, proszę się przedstawić. I ten tylko wyjazd. Brać proboszcze, wikarego, będziemy do porozumienia. Tak. Tak.
Przez nas informacjami dotyczącymi ingerencji Pana w sprawy kadrowe szkół, dla których Gmina Radziłów jest organem prowadzącym, Zarząd Gmin Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana z wnioskiem o uzasadnienie prawne i faktyczne decyzji podjętych w zakresie przez Pana w imieniu organu wykonawczego gminy. W szczególności prosimy o wskazanie podstaw prawnych, także w zakresie odpowiednich kompetencji wójta gminy, do decyzji dotyczących ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli oraz obsady personalnej etatów nauczycielskich wskazanych w arkuszu organizacyjnym szkoły. To jest afera. Afera. Czy mogę uzyskać teraz na przykład ja odpowiedź? Nie, na bo nie ma jedna. To jest do wójta. A pani zastępca jest teraz, tak? A ja chciałam się zapytać. Ja chciałam zapytać. Czyli jeżeli nie ma wójta, to ja się nic nie dowiem. A ja chciałam zapytać. W określonym zakresie na pewno. A my się tym nie odpowiedź. Mogę coś zapytać? Ja odręcznie muszę. Proszę. Ale proszę. A dlaczego takie pismo przyszło? No to nauczyciele mają swojego, no to jest normalne. To znaczy, że ktoś gdzieś tam na skargę napisał. No, na nauczyciele są związkiem zawodowym, więc związek zawodowy i się no właśnie, no. Sami nie napisali, prawda? Pewnie była jakaś informacja w tej sprawie, dlatego takie zapytanie było. To ja już odpowiadam na to pytanie, bo nie wiem, czy to była forma pytania. No. Ja pracuję 17, będzie 18 rok. Niektórzy z radnych tutaj obecnych na sali bardzo śmiało oceniają szkołę, oceniają wyniki. No ja podziwiam niektórych z was, że jesteście w stanie na podstawie samej liczby określić, czy szkoła ma dobre wyniki, czy złe. Prawdopodobnie zdajecie państwo sobie sprawę, że w niektórych pracują także i nauczyciele z gimnazjum. Czyli w tym momencie oceniliście także tych nauczycieli, określając ich wyniki. I dziwi mi się, że ktoś, kto widząc liczbę, nie mając do czynienia, ja jako nauczyciel wieloletni, ja nie podjąłbym się tak odważnego określenia, że są słabe wyniki, czy są dobre, nie znają uczniów. I podziwiam naprawdę kompetencje części tutaj obecnych. Jeżeli chodzi o tę sytuację, to co się wydarzyło w naszej gminie, ja po raz pierwszy mam takie zjawisko, być może to było, ale to było może robione w ten sposób. Pani radna mówiła, to było od zawsze, być może, ale ja o tym nie wiedziałem. Od razu mówię, że nie miałem tego świadomości, że to wygląda tak tworzenie arkusza organizacyjnego, że wójt przydziela kto, jakie godziny ma mieć, kto ma pracować, kto ma nie pracować. Szkoda, że pani radna mi o tym wcześniej nie powiedziała. Bo pani powiedziała, to już było zawsze. Ja jestem zszokowany, naprawdę jestem zszokowany, bo nie jestem prawnikiem, ale z tego, co się orientuję, organ prowadzący zatwierdza tylko przydział godzin i konkretnych czynności dla poszczególnych dyrektor. Zresztą słyszymy, jest rodzic akurat nauczyciela. I idzie potem, zadaje proste pytanie dla wójta. Panie wójcie, no problem jest. Córka traci pracę, znam tę sytuację. Co słyszy? To nie ja przydzielam godziny, no to wreszcie jak jest? Nie oszukujmy się finansami, nie kryjmy tego, nie przykrywajmy, nie udajmy, że nic się nie stało. Jakie rozmowy? Arkusze pojawiły się 21. Co można było? Zostało bardzo mało czasu na jakiekolwiek działanie. Nauczyciel nie ma czasu zastanawiać się, czy ma otrzymać wypowiedzenie warunków, czy zgodzić się na ograniczenie etatu, czy też jeszcze szukać gdzieś, bo może gdzieś znajdzie pracę. Ingerencja w takie działania, w kompetencje pracownicze. Wójt nie jest pracodawcą dla nauczycieli. On nie może narzucać, kto będzie pracował, kto nie. Co dostała komisja rewizyjna? Co dostała komisja rewizyjna, jeżeli o zatrudnienie? Bura, ale proszę bardzo, wójt może. Ten do zwolnienia, ten nie do zwolnienia. Dyrektor tutaj się nie liczy. Ale wójt nie zwalnił. No proszę, to... Z wypowiedzeniem ze zmianą warunków umowy. Tu pani mówiąc, pani się nie orientuje. Otrzymując wypowiedzenie, nauczyciel może podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Ja się na pani zastanawiam, co ta pani będzie uczyła. Nie wiem. Nie wie pani. No to dlaczego pani się wypowiada? Ale pani zabiera zdanie. No. Mogę sprostowanie do pana, jeśli odpowiedzi powiedzieć?
Mi chodziło o to, że wuj, może ja też że było od zawsze, że wuj decydował o zatrudnieniu pracowników. O to mi chodziło. A pan się kiedyś to pozwolił? Czyli decydowaliście? A czemu pani się mnie pyta? Nie, no pana pytam. Co na pewno nie. No to prawda jest, bo pan wuj zwolnił. Przecież telefonicznie, nie pamięta pan? To mnie nie zrobił. Może to pan? Ale nic myślał pan? Nie udaje pan, że nie wie. Pani się pytała, no bo teraz pani no, poradza, bo ja wiem, ale my rozmawiamy o obecnej sytuacji, ja nie wiem, co się mieszka w sytuacji poprzedniej. Dlatego ja mówię, że to od dawna było, od dawna, że wójcie kierował prawa zatrudnienia. No, po co by chodziło? Ale chyba nie ma takiego prawa. A co ja miałam zrobić? To, co teraz ja. No. Powiedzieć proszę. No, no nie, nic z tego, że mówiliśmy. No to znaczy, że bezskutecznie. Cały czas krążymy wokół jednej osoby, ja myślę, ale to nie jest jedna osoba. Ja nie mówię na przykład, a nie tylko. Części etatu będzie kilku, a tutaj cały czas, tak jak nawet pani Wzdowicz, to krąży wokół jednej, także to jest bezpodstawne. I tutaj najlepiej, gdyby ktoś powiedział nazwisko, to by było wiadomo, o kogo chodzi. Także ja państwu podziękuję, ale naprawdę ja muszę wracać do obowiązków. To znaczy, panie przewodniczący, nie mogę przedstawić jeszcze w takim razie sytuację troszeczkę bardziej klarownie. Proszę bardzo. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zatrudnienie? W projekcie pani dyrektor, jeden nauczyciel ma być zatrudniony, drugi, no niestety, tak jak tłumaczymy, nie ma pieniędzy. No i będzie musiał mieć albo zmienione warunki, albo wypowiedzenie, albo umowa, inny rodzaj umowy. Z tym projektem zostają zapoznani nauczyciele. To wędruje do zatwierdzenia. Okazuje się, że dokonywane są tego typu tam zmiany, że nie ten, tylko ktoś inny. Dlaczego? Na podstawie jakiego prawa? Przez kogo tworzone to się dzieje? I to nie dotyczy tylko gimnazjum w Radziłowie, to dotyczy wielu szkół, bo na przykład przypadek Kramarzewa. Jest sytuacja, nauczyciel ma zapewnionych 11 godzin przez dyrektora. Co się dzieje? 4 godziny wędrują dla jednego, 7 dla następnego. Nauczyciel dostaje 0. To jest normalne. Ja pani jeszcze budowałam, że ja nawet nie chciałam mówić, bo pani Edyta mówi, że powiedzieć nazwisko. Do widzenia. Jaki to jest sens? Nas nie obchodzą nazwiska rodziców. Nie obchodzą nas wyniki interesują. A pani Edyta Duchnowska jest dosłownie jednostronna, bo ona doskonale wie, o kim to jest mowa. My też wiemy. Ale nikt z nas tu nie wymienił. Tak. To nie, intencją wójta jest zwolnienie tego nauczyciela, który miał być do zwolnienia, proszę państwa. Nie! Zostały zabrane godziny pomieszane w arkuszu po to tylko, żeby właśnie tej pani zabrać, mimo że ona ma osiągnięcia i w rankingu dzieci, które napisały te rankingi w szkole, zostały, są przeprowadzane te rankingi na, nie tylko dotyczące tego nauczyciela, wszystkich ogólnie. Niestety jest, ma bardzo dobre wyniki. To jest jednostronność. Ja się pytam, bo pani Edyta doskonale wie, o kogo chodzi. To pani Edyta jest właśnie cięta na tą, a nie inną osobę. Bo to był do zwolnienia, był w ogóle kto inny. Tak jak powiedział pan też. I my rodzice zostaliśmy o tym powiadomieni. Ktoś inny był zwolniony, prawda? A dlaczego? We wszystkim jest problem, pani Jankowska, bo tu nie ma pracy. Wszystkim nam zależy. Ale nie może być tak, żeby nauczyciel, który ma osiągnięcia, który w rankingu jest najwyżej, miał być zwalniany. To jest dla dobra dzieci. Państwo to robicie? To jest dla dobra dzieci? Panie Wiesiu, nie będziemy operować tu nazwiskami, nie. Ale ja tylko chciałam panu przedstawić, że to jest właśnie... Bo myśmy nie powiedzieli, o kogo tu chodzi, prawda? Ja tylko przedstawiłam tego nauczyciela jako bardzo dobrego nauczyciela, który doprowadził do laureatów tej szkoły i tak dalej. I dalej to samo prowadzi w innych klasach. Ale no nie, bo przeszkadza chyba. Nazwisko się nie podała komuś, prawda? Ja może powiem, że ta rozmowa jest taka bezzasadna. Nie mam wójta, więc przełóżmy to na zadanie. To nie mam wójta, nie mam. Kamienie. Mamy zamknąć kamienie wójta. Ktoś chce zabrać jeszcze w sprawie naszej strasznie trudna sprawa i dyskusja o oświacie. I jeszcze nie zakończymy pewnie na tej sesji. Ale trzeba się jeszcze jedno pytanie z innej kwestii, ale z tym związanych. No nie wiem, czy ktoś mi odpowie, bo to nie jest czepianie się, bo w moim przypadku można by było tak potraktować. Dostałam sygnały, informacje, że tam niektórzy nauczyciele obawiają się,
z prostego powodu, że właśnie z kimi autorzami ujawnione zostały dane osobowe. Ja wiem, że to było praktykowane, widocznie nie było takiej sytuacji, że ktoś tam czuł się zagrożony. To są dane wrażliwe, bo na podstawie informacji tam jest imię, nazwisko, szkoła, w której pracuje, liczba godzin i można określić, jakie ma zarobki. Naprawdę nie, nie mogę wiedzieć, bo nawet ta osoba boi się. Dane osobowe to jest imię, nazwisko, PESEL i adres. To jest całość danych osobowych. I to może być publikowane? To nie może być publikowane. No, a to, co jest, to nie są dane. Ale to są dane wrażliwe, bo na podstawie wrażliwe, a nie osobowe. To ja wrócę w takim razie do sytuacji, która dotyczyła opinii komisji z RIO. Komisja z RIO zarzuciła, że w dokumentach tworzonych przez gminę pojawiło się wyłącznie imię i nazwisko. Oni mieli wątpliwości, czy to nie jest naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. Więc to nie wynika z moich, a tu na dodatek są jeszcze dodatkowe, które naprawdę pozwalają ustalić dane dotyczące zarobków. Podejrzewam, że ta osoba z jakiegoś powodu obawia się i tu też, a tym bardziej, że wód, gmina nie są pracodawcami dla tych nauczycieli, bo w jaki sposób one były potrzebne być może do zatwierdzenia arkusza, ja to rozumiem, ale opublikowanie przez organ, który przez kogoś, kto nie jest pracodawcą, czy to było konieczne, a wystarczyło prosto rzecz zrobić, ewentualnie no, zakorektorować nazwiska. Ale pojawił się naprawdę problem. Pewnie problem też jest rozwiązywany troszeczkę na innej drodze, ja tylko sygnalizuję. Bo tutaj była mowa, żeby nie podawać PESEL i tak dalej, nazwiska. Tu naprawdę można ustalić zarobki. W moim przypadku nie ma problemu, bo i tak ja składam z oświadczeniem majątkowym, więc to na pewno nie dotyczy mnie. Tak wszyscy wiedzą, ile kto zarabia w naszej gminie. Tak. Na co bierze pieniądze. Być może to nie chodzi o kogoś z naszej gminy. Nie wiem, kto ma wejść do informacji, dlaczego ktoś się nie. Ta osoba nie chciała mi powiedzieć. Ma jakieś powody, ale ma potem prawo, żeby bronić. Sprawdzę to i... Jakieś pytania i dalszy ciąg do dyskusji? Myślę, że na dzień dzisiejszy Państwo najbardziej zainteresowani przedstawiciele rad rodziców. Będziemy kontynuować, czy będziemy kontynuować na spotkaniu? Nie ma. Nie ma głównej osoby, to są nam powiedziane przez panią wicewójt. Nie ma to do... Dla mnie o czym świadczy. O... Nie będę komentował wyjścia pani zastępcy. Nie ma władzy. Więc przejdziemy do kolejnego punktu. Interpelacje radnych, rady gminy i odpowiedzi. Czy ktoś do... Znaczy nie ma kogo pytać. No. Nie ma kogo zadać pytań. I właśnie dlatego mówię. No może nie jest potrzebny, no może są takie pytania. No może nie jest pani sekretarz. Pani przewodniczący, jest pani sekretarz. To co pan mówi, jeżeli ma i kogo? Ja nie mówię, mówię o ogólnie. Jeżeli jest na urlopie, no to znaczy, że to musi tam sprawia, jak to musi być zerwany z urlopu. Ja nie mówię o odrywaniu, no, upoważniono do reprezentowania wody jest zastępca. Ja też mam upoważnienie do większości prac organizacyjnych, także możecie Państwo zadawać pytania i interpelacje. No jeżeli Pani sekretarz jest upoważniona, to... Jak nie odpowiem osobiście, to przekażę i odpowiem na następnej sesji. Są jakieś pytania do Pana Wójta? Panowie Rady. Nie widzę. Nie mogę. Chodź o to zbiórkę chodzi. No to wolny głos, tak? Wolny głos, to włożę to już. Że ja ta zbiórka się jest. Zbiórka Koli odbywa się. Był przecież ostatni przedstawiciel na sesji był. Firmy. Jest konkurencja na terenie na pewno naszej gminy, więc... Podbierają. Nie, się daje do wczoraj się jeść, nie? Tak, ale nie. Ale tu jest za jakoś... To ci nie. Ci Państwo, którzy koszują, którzy nie wystarczy Państwu doświadczenia o odbiorze odpadów. Także proszę bardzo pomóc zrobić, bo nie będziecie mieli doświadczenia. Swoje folie i też proszę zgłaszać do Marii Jankowskiej, do zakładu komunalnego, ona zapisuje i wtedy jeść. Firma z naszym pracownikiem i zbierają, oddają od razu doświadczenie. Ekowima zbierają. Bielska Klandeja. Ja wolę, trzeba zgłaszać do zakładu komunalnego, że są folie do odbiórki z podwórka i telefonicznie czy tam osobiście przy okazji. Jeżeli ktoś chce, może zgłosić do mnie, ja poinformuję, bo oni też, ja z nimi współpracuję. Ostatnio byli u mnie na sesji, w firmie zabrali cały samochód. Także jeżeli ktoś chce, to może nawet do mnie ja zgłoszę.
Ale on jest pracownik, z nimi jeździ wtedy po wyborach. Może, no jak ktoś dwóch po całej samochód. To... Jak do mnie dzwonili, że mieli być 16-17. Dwa razy w gminie byłem u pani Edyty i tego nie mogło. Aż wójtowi powiedziałem, w Święcinie, zaraz przedzwonił i na drugi dzień przyjechali. Tak, że się nie robili. Czasami się nie wiedziałem, czasami jest dużo folii, rolnicy nie zgłaszają dokładnej ilości i to też organizacyjnie. Oni są aż za mało, więc... A jak się to przejadli przy całej Polsce, to też nie biorą, tak. Odbiorą, to jak nie chcę, te drugie. Nie, ale tym razem nie było tych drugich. Byli, jeździli ciągnikiem z przyczepą zbierali. Zjeżdżą ciągnikiem z przyczepą zbierali. I to ktoś się zbierali na szybki, gdy są ciężki. Skarbowa. Kolejny punkt, może ja przedstawię. No to jest, folia jest powiedzmy płatna, nie? Oni wiozą do zakładu, który powiedzmy nie odkupuje za jakieś pieniądze, to wiesz, że tam... A, to biznes na tym chodzi. Na pewno nie po to, żeby sprzątać świat. Ja panie Gafie chciałem poinformować Państwa na tym, że zostawimy. Ja rozmawiałem na temat, żeby zarobić na tej folii. Możemy zarobić, musielibyśmy dowozić tam powiedzmy do tej firmy, co rozmawialiśmy, nie pamiętam nazwy. Ekovima. Ekovima, no. I po prostu koszta są takie, że po prostu może by się zarobiło na tym trochę, ale to trzeba by było spróbować jeden samochód zebrać, zobaczyć. Kurde, to byśmy tak nie mogli zbierać. Ja tam dla Państwa radnych w kopercie pani Krysia miała włożyć uchwałę w sprawie Rio. Państwo dosyć nie wiem, czy to dostali. Uchwała Regionalnego Kolegium Zbiorów Rachunkowych w Białymstoku polega, dotyczy po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziłów na lata 2012-2023. Uznać, iż wyższą uchwałę podjęto z istotnym naruszeniem prawa w zakresie braku spełnienia w latach 2014-2019 wymogów określonych artykułami i stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały w zakresie danych wykazanych na lata w wieczach 2014-2019. Chodzi o niespełnienie tego wskaźnika, o którym tej prognozy... Tych wydatków bieżących. Wydatków bieżących na lata 2014-2019. Znaczy, tu chciałem zapytać panią skarbnik, ale też nie ma, jest na urlopie, czym to skutkuje i o czym to świadczy. Także, z informacji, które uzyskałem od pani skarbnik, wynika do czasu, kiedy nie spełniamy. W tym roku w budżecie mamy zaplanowane zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytu z lat poprzednich. W sytuacji tej, którą mamy po uchyleniu tej uchwały, nie dostaniemy kredytu na spłatę tego kredytu. Także to dotyczy ta jedna sprawa, to uchylenie uchwały. Wpłynął także do mnie wniosek, praktycznie trzy wnioski dotyczące szkoły podstawowej w Słuczu i stowarzyszenia, które tam powstało. Chodzi o to, że stowarzyszenie, które powstało w Słuczu, pod nazwą Wiatr w Żagle, złożyło wniosek o przekazanie szkoły podstawowej w Słuczu dla tego stowarzyszenia w zarządzanie. Jest też wniosek rodziców, którzy to popierają z listą podpisów. Jest wniosek nauczycieli, którzy też występują z tą samą chęcią uczestniczenia i pracy w tym stowarzyszeniu. Wniosek nauczycieli i rodziców jest bardzo podobny. Argumenty są podobne. Ja przeczytam wniosek rodziców. Może to do sprawy przekazania szkoły podstawowej w Słuczu. Uprzejmie proszę o wnikliwą analizę oraz podjęcie działań zmierzających do przekazania szkoły podstawowej w Słuczu prowadzone przez gminę Radziłów do Stowarzyszenia Światowego Wiatr w Żagle. Uzasadnienie. Prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie Światowe wpłynie na poprawę warunków kształcenia poprzez rozłączenie zajęć edukacyjnych przedmiotów wiodących, to jest język polski, język angielski, historia, matematyka, przyroda. Zajęcia z tych przedmiotów będą realizowane w odrębnych oddziałach, w pojedynczych klasach.
Łączenie klas dopuszczalne będzie jedynie w przypadku przedmiotów artystycznych, zajęć, techniki oraz wychowania fizycznego. Zapewnienie każdemu uczniowi odrębnego stanowiska pracy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki. Wspieranie rozwoju lub rozwijanie szczegółowego potencjału edukacyjnego uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, zapewnienie zajęć specjalistycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, zależnie od potrzeb. Zapewnienie opieki świetlicowej, zwiększenie liczby godzin biblioteki szkolnej. Ja to dzisiaj chciałbym nakreślić sam fakt, że takie stowarzyszenie jest, że taki wniosek wpłynął. Myślę, że w tej sprawie spotkamy się na posiedzeniu komisji wspólnych, jeżeli nie raz, to kilka razy. Myślę, że na to spotkanie dotrze też i prezes tego stowarzyszenia, i prowadzący organ do wybory, tą szkołę. Zapoznamy się wszyscy radni, także no, i ci, którzy będą chcieli, z tym, co stowarzyszenie proponuje dla uczniów. Także myślę, że dyskusja na temat przekazania stowarzyszeniu tej szkoły też trochę potrwa i będzie także burzliwa. To coś podobnego daje w klimacie wizji. Tak, tak, tak. Tylko, że tutaj nauczyciele sami stworzyli stowarzyszenie. Nauczyciele z grupą mieszkańców, także tutaj to nie można mówić, że sami nauczyciele, bo tu wniosek o utworzenie tego stowarzyszenia i przekazanie stowarzyeniu tej szkoły zostało 80 parę procent rodziców, także że to jest wyznacznik tego, że to nie są sami nauczyciele, bo wyznacznikiem poparcia tego przejścia pod to stowarzyszenie jest no, poparcie rodziców. Rodzice to poparli w 81%, tak tutaj mam taką informację. Także to też o czym świadczy, ale myślę, że więcej informacji na ten temat dostaniemy od osób, które chcą przejąć tą szkołę, prowadzenie we własnych ramach. Także tu ja poproszę, zagłębiając się w te dokumenty, wiem, że no, dla gminy też powinno być taniej. No. Będą proste? To znaczy, tak jak przeczytałem, rozłączenie zajęć, jak to się nazywa, wiodący. Ale ja mówię o plusach dla gminy. Ja uważam, te plusy też są ważne, tak. Ale ważne są rzeczy, które... Dlatego mówię, że dla gminy jest ważne to, że będzie taniej. No. Znaczy, to jeszcze jest kwestia negocjacji, jak taniej i ile taniej. Czy będzie chciał korzystać z takich samych warunków, jak korzystać, nie masz szczególnych? To znaczy, ja nie jestem uprawniony do tego. Proszę? We wniosku tego nie ma. Jest prośba o przesuwanie budynku. To jest kwestia pewnie do negocjacji, bo tego w tym wniosku mi brakuje. Na jakich warunkach urząd przekazuje to szkołę wprowadzenie? Także, że tu musi się wypowiedzieć pani prezes. Na jakich warunkach? Pytałam pana wójta o przyjęcie szkoły w Gęsinach na takich samych zasadach jak bodajże na sesji klimaszynicy, to powiedział, że w żadnym wypadku do mnie. To znaczy ja nie chcę tam, jeżeli tak powiedział pani, no to jest jego zdanie. Ale ja uważam, że no, warunki dla mnie nie powinny być gorsze, przynajmniej niż takie wasze budżet. Jeżeli nam urzędowi się. Ale nie do mnie te pytania. Ja mam informację, przekazuję, będziemy do ziemi tutaj. Co podsunęło rodziców czy nauczycieli, żeby to stworzyć? Pewnie ta sytuacja, którą przedstawiała pani przewodnicząca zarządu Rady Rodziców. No, to co się dzieje? To co powiedziała pani Kasia, że łączenie atmosfera, to łączenie wszystkich tych zajęć. Nie wiem, czy to prawda, bo już nie rozmawiałam z panią dyrektor Kręcinek, mają być tylko dwie klasy. No to... Wyobrażasz sobie, żeby twoje dziecko się tak uczyło? Zerówka pierwsza i druga i trzecia? Zerówka ma być oddzielnie. No, 1, 6 i 4, 6. No, ale no to ma. W tej klasie nie będzie pan. No, nie mam dzieci w takim wieku. Ale wróćmy do tak. No to jest może dotyczyć, bo będą wnuczki. Jeszcze ktoś chce poruszyć jakąś sprawę, jak wolny wniosek? Stwierdzam wyczerpanie porządku dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.